Caroline, dobry wieczór. Dobry wieczór, oczywiście, w ten dolarsowy wieczór. Jak żeby inaczej? Dokładnie, moja droga, ja chciałam ci zadać kultowe pytanie, ile masz na sobie, ale tutaj się nie mogę skupić, bo musisz nam powiedzieć, kim jest ten pan za tobą. Kim jesteś? Jestem ochroniarzem Caroline Derpiński. Caroline, to ty musisz z ochroną chodzić? Wiesz co, dzisiaj minimum 10 ochroniarzy za mną chodziło cały dzień. Moja ekipa liczy ponad parę dziesiąt osób. Nawet mogę powiedzieć 100 osób non-stop za mną, więc dzieje się. Caroline Derpiński, amerykańska i polska modelka, muzyk mieszkająca w Miami na Florydzie w USA, Miss Elite Monaco, Królowa Polski 2019, Królowa Bikini 2019. Pierwsza Polka, która otworzyła Miami Swim Week. Modelka i gwiazda podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku, Los Angeles, Miami, Mediolanie, Paryżu i Grecji. Aktywnie promuje się w Polsce. Ale do połowy kwietnia 2023 roku w polskich mediach była znana tylko z tego, że jest kochanką starszego o ponad 30 lat bogacza z Florydy. Twarz FORFAUER21, Bang Energy Drink i mnóstwo modowych okładek. Najpierw w Polsce. No to w Polsce nie ma gwiazd, ja jestem jedyną gwiazdą i wiemy o tym. A w Stanach? W Stanach, no to Kardashianki albo Paris Hilton, chętnie im dam. Czyli to tylko są te dwie osoby, tak, kilka tak, osób, tak, które tak, mogą tak. A reszta to niezbyt. Ostatnio dużo mówi się o wymianie zdań pomiędzy naszymi celebrytami, którzy jako miejsce zamieszania wybrali Stany Zjednoczone. Ale dlaczego? To tutaj kwestia tego outfitu, ile masz tych dolarsów na sobie? No ogólnie mojej wartości, oczywiście net worth i no wiadomo, królowa dolarsów jest tylko jedna. Okazuje się, że Caroline Derbiński i Piotr Rubik podróżowali tym samym samolotem ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Gwiazda nie oszczędziła muzyka i w ostrych słowach podsumowała jego zachowanie w samolocie. Dokładnie, to wrócę teraz do tego ikonicznego pytania. To jak tam dzisiaj? Dzisiaj dolarsowo? Bardzo, bardzo. Ja naprawdę nie mogę się doczekać premiery mojej pierwszej kolekcji. Wiesz, krystalsy, diamondsy, piórka. To będzie... Tego jeszcze nie było w Polsce. Karol... Otrzymałem mnóstwo zrzutów ekranu osób, z którymi leciałem samolotem, wyjaśnił później Piotr. Nie znam tej osoby. W samolocie nie przejmuję się tym, co dzieje się wokół mnie. Zajmuję się swoimi sprawami. Czuję się głupio, gdy ktoś robi mi zdjęcie z mojej kryjówki. Kiedy zobaczyłem, że ktoś robi mi zdjęcie, rozejrzałem się, ale nie znam tej pani, nie znam jej książek. Piosenek ani niczego, czym się zajmuję. Nie znam człowieka, więc nie ma sensu komentować. Może powinienem wiedzieć kto, co i jak, ale zupełnie mnie to nie interesuje. Stale podkreślała, że muzyk przyjechał do ojczyzny, żerować na Polakach. Ale Caroline, skoro już o Gojdziu mowa, to co Krzysztof Gojdź poprawił w Caroline Derpiński? No właśnie nic, ale ja uważam, że jestem pierwsza pod jego nóż, także jak Krzysiu masz jakieś pomysły, dawaj śmiało, tak. Także ja już jestem polską Paris Hilton, jak ludzie piszą, ale let's see.